Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. Jesteśmy na Akademii Morskiej. To tu od lat pracuję, rozwijam się naukowo i biorę udział w różnych projektach dotyczących rozwoju bezpieczeństwa na morzu. Jeden z takich projektów dał początek mojej rozprawie doktorskiej, za którą dostałem Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina. Ta nagroda to spore zaskoczenie i wyróżnienie. To również motywacja do dalszych działań. Mój doktorat poświęcony jest metodzie pobierania i odczytywania danych z różnych źródeł w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi na ograniczonych akwenach, czyli takich, na które duże jednostki mogą mieć kłopoty z przypłynięciem, czy to ze względu na głębokość, czy linię brzegową. Moje badania obejmowały wykorzystanie danych satelitarnych GNSS, dzięki którym w projekcie mogliśmy ocenić, jak możliwie zwiększyć jakość określenia położenia statku, wykorzystując dostępne dane ze źródeł satelitarnych i naziemnych. Takie ich połączenie daje maksymalny zbiór danych na temat pozycji statku na akwenie ograniczonym. Dzięki zastosowaniu mojej metody możemy dużo bezpieczniej wprowadzać statki, m.in. do Szczecina. Jako szczecinianin cieszę się, że wyniki mojej pracy mogą zostać wdrożone w naszym regionie i wspomóc rozwój naszego miasta. Szukajcie nowych rozwiązań, testujcie stare, wyznaczajcie nowe kierunki. Pamiętajcie, że jedynym ograniczeniem jesteście wy sami. Szczecin. Floating Garden.